Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Wiedźmin. I ostatnio tutaj grabarza chcieliśmy prosić o to, żeby podrzucił nam zwłoki tego więźnia do szpitala. Jak będzie z więźniem? A gdzie dostarczyć to ciało? Do szpitala. Będzie tam wieczorem. Bywaj. Dobra. Mamy załatwione ciało wieczorem o północy właśnie w szpitalu. Trzeba się teraz gdzieś kimnąć i lecieć na sekcję zwłok. Co nieco wiemy o sekcji. Nie mamy też w tym momencie możliwości uniewinnienia nikogo z podejrzanych, czyli Vincenta Maisa, Kalksteina, Baraniny czy Leivardena. W tym momencie akurat niestety nie mamy takiej możliwości, żeby kogokolwiek uniewinnić. Między innymi też na przykład Kalkstein, Boże, Maisa i Talara nie możemy, kurde, o Talara też, nie możemy uniewinnić, bo i nie możemy się dostać na cmentarz. Kurczę, myślałem, że tu Shani będzie, bym się przespał. Ajajajajaj. A co, ona ma dzisiaj wolne, czy jak? Sorry. Muszę się gdzieś tutaj w pobliżu przespać do północy. Nie ma tutaj chyba żadnego ogniska w pobliżu, więc sobie nic nie rozpalę. Mamy tutaj parę nieznanych roślin jeszcze, więc będę musiał przed wyruszeniem na bagna pokupować parę książek, tylko jednak będę musiał to przejrzeć, żeby nie kupować dubli, bo jednak one są dosyć drogie. Nie chcę żadnych interesów z tobą robić, chcę się przespać do północy i iść na sekcję zwłok. Okej. Patrzcie, przez tyle godzin ruszył się tylko troszeczkę z miejsca. A nie, zaczął zamiatać. Nie no, spoko Talar, nie? Kto tam o północy zamiata? Dobra. Mamy północ. Nikt nas teraz nie widzi. Pod osłoną nocy zmierzamy do szpitala. Do szpitala Lebiody. Zobaczymy, co tam Shani dla nas przygotowała. Szpital Lebiody. Jest tu Shani? Jest, super, czeka na nas. Oprócz chorych nie ma tutaj nikogo i w to mi gra i nikt nie będzie zwracał na nas uwagi. Jesteś wreszcie. Gotów do rozpoczęcia sekcji? Tak, zaczynajmy już. Okej. Okay. Zaczynam sekcję. Rasa, człowiek, płeć, mężczyzna, obrażenia, ciało, uszkodzone w znacznym stopniu, stopień dehydracji tkanek... Daruj sobie ten żargon, Shani. Nie jesteśmy w auli uniwersyteckiej, to kameralna sekcja. Jak chcesz. Zmarł wczoraj i jest rozszarpany na kawałki. Co o tym myślisz? Co o tym myślisz? Ta informacja nam niewiele daje. To mogły być gule, na cmentarzu ich pełno. Czyli rozszarpały go po śmierci. Najbardziej oczywiste rany nie są przyczyną zgonu. Nie sądzę. W ciele występuje również szereg ran kłutych, zadanych ostrzem o szerokości dwóch palców. Jakbyś co to znaczy... Coś tu nie gra. Zewnętrzne objawy to nie wszystko. O, popatrz, jak ma napięte mięśnie karku i dłoni. Zewnętrzne objawy to nie wszystko. Popatrz, jakie ma napięte mięśnie karku i dłoni. Skąd wiesz, kiedy umarł? Normalnie ustalam to po objawach stężenia pośmiertnego i odwodnieniu tkanek, ale tym razem coś jest nie tak. Stężenie utrzymuje się za długo. Jak to mówią, dociekliwość to podstawa udanej sekcji. Możemy podrążyć temat? Zbadajmy jeszcze organy wewnętrzne. Organy wewnętrzne, powiadasz? Objawy nie są zwyczajne i myślę, że przyczyna śmierci również była niezwykła. Te rany są zbyt ewidentne. Czuję w tym coś więcej. Trucizna? Jeśli tak, to jakaś rzadka. Może wręcz dekokt alchemiczny. Kalkstein? Sprawdzę wątrobę. Strzał w dziesiątkę. Całkiem marska. Ślady bardzo silnej trucizny. Śmierdzi alchemią na mile. Ale coś... Zaraz. Da się to jakoś potwierdzić? No, co się załatwi? Coś mi tu nie gra. Wszystko idzie zbyt łatwo. No cóż, widać czasem życie jest proste. Trucizna to jedyne wyjaśnienie tego nietypowego stężenia zwłok?
najbardziej prawdopodobne. Czemu pytasz? Mam paskudne przeczucie, że kryje się za tym coś więcej. Możemy zrobić trepanację czaszki. To zawsze ostatnia deska ratunku koronera. O, trepanacja czaszki. Szkoda, że tego nie widzę. Przepraszam. Idź, już. Otwieramy czaszkę. Przepraszam. Co to za świństwo? Larwy z rikańskiej muchy CC. Bardzo niebezpiecznej. Dobrze się czujesz? Już lepiej. No dobrze. Skąd się wzięły w jego mózgu? Taki cykl rozwojowy. Gdybyśmy byli w Zerrikani, powiedziałbym, że mucha weszła mu przez nos do zatok i złożyła jajeczka. O ile się orientuję, jesteśmy w Temerii. Na szczęście. Nasz klimat jest za suchy i za zimny dla muchy CC. Nawet gdyby komuś udało się sprowadzić jajeczka, facet musiałby je wciągnąć nosem. Nie rozumiem. Jak wyglądają takie jajeczka? Malutkie, białe. Można pomylić z mąką. Albo z fistechem. Geralt, Denat brał przed śmiercią fistech. Sama mu go dałam. Strasznie cierpiał, a nie mamy innych środków znieczulających. Ale myślałam, że jest z bezpiecznego źródła. Skąd go miałaś? Załatwił mi go twój znajomy detektyw. Mówił, że to specjalna partia towaru. Raymond. No to mamy problem. Dosypał jajeczek do fistechu. Nocą dostał się tu i spreparował resztę śladów. Nie, to nie pasuje do Raymonda. Masz rację. Chociaż od pewnego czasu, kiedy go spotykam, mój medalion drga. Poza tym Zerrikania... Z Zerrikani pochodzi Azar Javed. Obawiam się, że nie ma już prawdziwego Raymonda. Ale przecież widziałam go wczoraj. To musi być Azar. Posługuje się iluzją. Próbuje mnie do czegoś wykorzystać. Wszystko zaczyna się układać. Dziękuję, Shani. Co zamierzasz? Najpierw porozmawiam z Kalksteinem. Nie zamierzam uderzyć nieprzygotowany. No i mamy chyba winnego. Bądź ostrożny, nie lekceważ go. Powiem Kalksteinowi, że mam dowód jego niewinności. Baraninie też powiem, że mam dowód niewinności. I Dalarowi powiem, że mam jego dowód niewinności. Czyli wszyscy są w tym momencie niewinni. Również Vincent Mice. Talar, Vincent Mice, Baranina, Kalkstein. Powinienem stawić czoła Azarowi albo poszukać wsparcia u kogoś z niesłusznie oskarżonych. Shani bardzo mi pomogła. I tajemnice wyzimy. Czas da się do Raymonda. Okej. Okay. Dobra, czyli mamy dosyć dużo do pogadania z różnymi ludźmi w tym momencie. Więc spokojnie. Pójdźmy najpierw tak. Majsa pewnie nie spotkamy teraz w nocy. Ale prześpię się u Talara i do rana i powinien on tutaj być. Czyli wszystkich po kolei musimy odwiedzić i z nimi porozmawiać. Co tam, Talar? No to jak? Rozgryzłem Javeda. Mów. Podszywa się pod Raymonda, korzystając z iluzji. Prawdziwy detektyw nie żyje. Mam na to niezbite dowody. Javed swobodnie porusza się po mieście i realizuje swoje plany. Chciał mnie poszczuć na Vincenta, Baraninę i Kalksteina. Nie wiem, co powiedzieć. Kurwa, mało brakowało, a wykołowałby nas wszystkich. Jak chcesz wykończyć skurwysyna? Muszę go osłabić. Niestety nie wiem jak. Pogadaj z resztą podejrzanych, może ktoś będzie znał sposób. Rozpracowałem salamandrę. Jasne. Jeszcze tu wrócę. Ej, ale zaraz. Aha. Nie pracuje dla Azara. Talar nie pracuje dla Azara. Dobrze. W takim razie kimnę się tutaj u ciebie, jak mogę. Będę dźwięczny. Do południa. Diabli nadali. I teraz może, kurczę, może by mi się udało wziąć ten klucz na cmentarz, czy raczej nie? Czy się nie uda? Możesz załatwić mi wejście na cmentarz? Ja mogę wszystko. Powiedz grabarzowi, że nic mi nie jest winien. Powinien być kurewsko wdzięczny. Dzięki. No i proszę. I o to właśnie chodziło. Przynajmniej mogę się udać na cmentarz, a tam chyba będę mógł wykonać zadanie dla Kalksteina. Dobra, jeszcze Majsowi powiemy, że jest niewinny. Do Kalksteina też podejdziemy.
Ale nie wiem, czy do Kalksztajna nie podejdziemy po cmentarzu. O co chodzi, Wiedźminie? Już wiem, co cię łączy z Salamandrą. Umieram z ciekawości. Podsumujmy wszystkie fakty. Mów da. Moje spotkanie z Salamandrą w kanałach to sprawka magistra, którego musiałeś wypuścić. Brawo. Ej. Chcesz dopaść Salamandrę. Wreszcie coś sensownego. Pozostaje mi tylko uznać twoje racje. A, przepraszam. Wreszcie jakieś rozsądne słowa w twoich ustach. Kliknąłem. Szkoda, że tak późno. No cóż. Masz tu sygnet straży miejskiej. Pokaż go strażnikom, a nie będą ci więcej robić problemów. Dzięki. Wiesz coś jeszcze o Salamandrze? Salamandra zamierza przejąć handel Fistechem. Javed zwietrzył w tym dobry interes. Zresztą sam ci pana potęgę. Przepraszam, kliknąłem, kliknęło mi się jak rozmawialiśmy. Patrzyłem gdzie indziej. Sorry. Ale ogólnie chodzi o to, że uniewinniliśmy tego, Milesa. Milesa, dobrze. Vincenta. Ale nie, Raymond, powiedzmy, że to Raymond. Co Raymond? To on jest szefem Salamandry. Wierz mi, Wiedźminie, że kto jak kto, ale Raymond ma wystarczająco dużo powodów, by nienawidzić Salamandry. Poza tym ich dowódcą jest Javed. Otóż to. Javed i Raymond to ta sama osoba. Jakiś czas temu Salamandra zamordowała prawdziwego detektywa. Od tamtej pory Javed, ukryty pod magiczną iluzją, swobodnie realizuje swoje cele, korzystając z dobrego imienia Raymonda. Jak do tego doszedłeś? Drogą dedukcji, drogi kapitanie. To najlepszy i niepodważalny instrument śledczego. Zatem Raymond... O, już niedługo pełnia. Będę go miał na oku. Załatwię robotę papierkową, pozwolenie na akcję i tym podobne. Trochę to potrwa. Co pełnia ma z tym wspólnego? Zupełnie nic. Zapomnij o tym. Cierpliwości, Wiedźminie, zamkniemy drania, ale wszystko w swoim czasie. Znasz powiedzenie, chcesz, żeby coś było zrobione dobrze, zrób to sam? Co masz na myśli? Zupełnie nic. Zapomnij o tym. A, byłbym zapomniał. Jeśli to prawda, a coś mi mówi, że tak, to muszę przyznać, że odwaliłeś kawał dobrej roboty. Dzięki, Geralt. Już wiem, co cię łączy z Salamandrą. Umieram z ciekawości. A, teraz możemy to ten... Wiem, że to Raymond. Co Raymond? To on jest szefem Salamandry. Wierz mi, Wiedźmi. Otóż a, to... to już było. Jak drogą... To już było... Już... Pogadaj. Okej, dobra. Sygnał Straży Miejskiej i nowy poziom. Mogę wyjść w tryb medytacji, żeby to. I jeszcze tak, po drodze mamy Kalksztajna, Baraninę i Milesa. A później jeszcze trzeba by było porozmawiać z Shani. Trzeba by było porozmawiać z Shani, bo... No jednak bardzo nam pomogła. I chciałbym jej bardzo, bardzo podziękować. Myślę, że warto. Kalksztajn tutaj. Już dwóch uniewinniliśmy, jeszcze Kalksztajna. Przy okazji, Kalksztajn, jak będziemy się wybierać na bagna, ma coś ciekawego dla nas. Przepraszam, zamyśliłem. Dobra, jeszcze zanim, to sobie kupię może od niego czerwoną wstążkę, czyli ten amulet, który odstrasza utopcę. To będzie dosyć przydatne na bagnach, wiecie? Jeszcze tutaj sprawdzę, co on ma. Za 400. No niech będzie. Dobra. Wiem, że Raymond to szef Salamandry. Jesteś pewien? Tak. Mam na to niezbite dowody. Azar zabił Raymonda i zaczął się pod niego podszywać za pomocą iluzji. To szubrawiec. Co zamierzasz z tym zrobić? Lepiej, żebyś nie wiedział. Uważaj. Na pewno jest potężny. Trzeba go odciąć od źródła mocy, czyli od ognia. Trzeba go ściągnąć w miejsce z zachwianą aurą magiczną. Najlepiej otoczone żywiołem przeciwstawnym, czyli wodą. Wieża na bagnach. Idealne miejsce. Tam będziesz miał szansę. No dobra. Bywaj. No dobra.
W takim razie trzeba tutaj porozmawiać jeszcze z Baraniną i z Majsem. Może uda nam się go wciągnąć właśnie na bagna. Najprawdopodobniej będzie go kusiła ta wieża. Nie wiem, czy on się już tym interesował, czy nie. Dobra, na razie do Majsa nie pójdziemy, ok? Pójdziemy sobie jeszcze do Baraniny i pójdziemy sobie jeszcze na cmentarz. Majs, jak on miał? Raymond. Zapomniałem, jak miał na nazwisko. No, mniejsza z tym. Dlatego, że na cmentarzu chcę wykonać to zadanie dla Kalksteina i zarobić... Muszę znaleźć sposób na tych półgłówków. No naprawdę. Przecież mam... Aha, odłożyłem klucz do domu Baraniny w skrytce. Ale głupio, gdzie mnie. Przepraszam. Także na cmentarzu sobie wykonamy chyba zlecenie na Agulę. Kelnerka. Nie ma tutaj Baraniny. Baraniny jest u siebie najprawdopodobniej. Siamać, nie mów tak brzydko. Klucz. Klucz do domu Baraniny. Dziękować. No i przed wyruszeniem do... na bagna. Będę musiał sobie potworzyć te wszystkie mikstury i tak dalej, zrobić sobie trochę, ogarnąć w ekwipunku, dlatego że tam chyba nie ma żadnego gościa, u którego mógłbym ten ekwipunek sobie poprzeglądać. Znaczy ten skład cały. Baranina! Jesteś niewinny. Czego? Rozpracowałem Javeda. Dobrze. Niech tak będzie. Zyskasz element zaskoczenia, ale w dalszym ciągu będziesz musiał sam zmierzyć się z potężnym magiem. Pogadam z Kalksteinem, może wymyśli coś pożytecznego. Aha, dobra robota, wilku. Rozgryzłem salamandrę. Chcesz... Słucham. Jeszcze tu wrócę. A, okej, dobra. Czyli zakończyłem kolejne zadanie. Jeszcze mam jakiegoś podejrzanego? Zaraz, przyjaciółka z dawnych lat. Muszę ją kiedyś jeszcze odwiedzić. Podejrzanym jeszcze był chyba Loy Warden, ale na początku, z tego co wiem, to już wykonaliśmy to zadanie i stwierdziliśmy, że on nie pracuje dla Salamandry i dla Javeda. Czyli Loy Warden już nie był na samym początku podejrzany. Znaczy przy pierwszej rozmowie z nim tak naprawdę. Dobra, idziemy na cmentarz. Jeszcze powiemy grabarzowi, że już nie jest nic winny Talarowi. Pewnie będzie nam cholernie wdzięczny. Później przejdziemy się do Shani i do Raymonda. No biegnij szybciej. Mam nadzieję, że na cmentarzu znajdę te... Bo tam mam jakieś zlecenie? Na Algulę. Szpik trzech Alguli. One są chyba dosyć rzadkie. O co chodzi? Chcę wejść na... Nie da rady. A co powiedziałbyś na anulowanie twoich długów u Talara? To możliwe? Tak, wykupiłem je od niego. Ale musisz mi pomóc. Masz tu klucze. Możesz wejść i porozglądać się po krypcie. Tam trafiają świeżaki. Ale jak cię zabiją, to nie przychodź po nocach z pretensjami. Bywaj. Uwierz mi, że nie zamierzam. Nie zamierzam. Powinien rozejrzeć się po krypcie na cmentarzu, mogę już wejść na cmentarz jak najbardziej. Zaraz zobaczymy, czy znajdę te wszystkie agule, które bym chciał. 3 agule mi są potrzebne. O! Ruszająca się ten, belka. Wronie oko, jaskółcze ziele, rzeźba. Dobra, trzeba tutaj trochę pochodzić, poszukać. Tylko co pamiętam, to wszystko to wyskakuje z ziemi. Także nie zdziwcie się, że coś zaraz tutaj wyskoczy. Bo nic sobie tak... O, nie chodzi. Pozbieram sobie przy okazji też trochę... ciekawych... rzeczy. No gdzie wy jesteście? Bo się zacznę martwić, że was nie ma. Chyba, że oni, kurde, wyskakują tutaj... Nie, jest! To pielec jest.
Yeah, baby. Dobra, no to jak na topielce, to może... O, pięknie. Mam jeden język topielca. I być może uda nam się znaleźć tyle języków, że wykonamy zadanie. Nie pamiętam, ile tych języków trzeba. Zaraz sprawdzę w zadaniu. Mogę wejść już na cmentarz. Zlecenie na topielce. 10 języków topielca dla Zygfryda. No to będzie dosyć ciężkie, żeby tutaj aż 10 topielców znaleźć, bo jak widzieliście, to są takie małe sadzawki, z których wyskakują. Nie ma tutaj nikogo. Naprawdę. Kurczę, myślałem, że tutaj będą mi wyskakiwać cały czas jakieś gule, agule, grawiery i tak dalej. Chyba, że... O, nieznana roślina. I druga nieznana roślina. Takiej nie pamiętam. W ogóle. Praktycznie. Żebym mógł ją zbierać. Dobra, mamy rzeźbę. To jakaś podobna taka, jak była przy kanałach. Mogę coś tu włożyć, ale nie wiem co. Będę musiał sprawdzić w internecie. Ciekawe, co ta rzeźba robi. Pewnie wy wiecie. Ciało osiłka. Białe róże i czerwone widos to są. Jeszcze tam jest zimejka i wejście do krypty. Może w krypcie będzie jakieś ognisko. Przydałoby się. Bo byśmy się przespali do nocy i być może coś tutaj w nocy by wyskakiwało. Bo tak na razie to ciężko z tymi wszystkimi gulami, agulami. Chciałbym wykonać to zadanie dla Kalksteina, by było trochę więcej... Hajsu, i znowu ciemno, a ja nie mam kota. Chyba. No nie mam, zostawiłem wszystkie. Kurde, zostawiłem wszystkie eliksiry w tym, w składzie. No wejrzę, gościu. Aha, dobra, już wiem, dlaczego on schował to. On tak wyskoczył jak Filip z konopi. Czy ja jestem taki OP? Czy oni są tacy słabi? Dobra, weź no to. No czemu to kurde chowasz? Gnojku. Nikt ci nie kazał tego chować. No ja pierniczę. Za każdym razem jak ja wezmę coś z tego. Z beczki to ty to chowasz. No co za shitstorm. On tutaj dosyć dużo rozszarpanych ciał, jak widzicie, tam w oddali. Grawier i ołtarz. Dobra, będę się poruszał po ciemku. Najwyżej. Do góry, na wprost. Dobra, wejdźmy tutaj. Widzicie to? Ciało Raymonda. Mhm. I grawier jedzący ciało Raymonda. Pięknie. Łociup. Ma pomocników. Niedobrze. Ja bym chciał kurde agula jakiegoś. To nie, to same grawiery i gule. Pięknie. I jeszcze jeden. No chodź, 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 kolego. Leder, a co ty tutaj robisz? Skąd ty przyleciałeś, jak tutaj kurna nie ma nieba? No cóż, chyba nie potrafisz mnie uderzyć, co? Trudno. Twój pech. Hard luck, jak to mówią. Nie ma żadnego agula. I ciało Raymonda. Proszę, proszę. Wdzięczność grabarza. Muszę powiedzieć o moim odkryciu grabarzowi i oddać mu klucz. Dlaczego miałbym mu oddawać klucz? Nie chcę mu oddawać klucza. Jeszcze. Chciałbym najpierw rozwalić te wszystkie agury. Agule, bo mam krew, mam zlecenie na krew aguli. Rozszarpane ciało. Kurde, jak tutaj ciemno. Ale za każdym razem, jak ja coś podnoszę, to on, kurde... Nie! Nie stalowy!
Za każdym razem jak otwieram jakąś beczkę, to on kurde gasi tą pochodnię. No po prostu fuck logic. Naprawdę potrzebujesz dwóch rąk, żeby otworzyć beczkę. Trudno, będziemy się poruszać po ciemku. Jakiś pierdoły typ. No i się zgubiłem. Zaraz. Zgubiłem się totalnie, bo nic nie widzę. Dobra, chowaj to gówno. I zapal tą pieprzoną latarnię, znaczy pochodnię. Tak. No, naprawdę? Palicie czy co? Wali ci na dekiel, Wiedźmin. I znowu. Będzie kurna. No wejrzę to włącz. Co za łajza totalna. Dobra, w prawo, w lewo. Przyszedłem z prawej. To muszę iść w lewo. I znowu zgasi. No i zgasił. O, tutaj trochę jaśniej. Ale nie ma nikogo. Jest! Kolega, na którego czekam. Nie masz kolegów? Nie masz kolegów, tylko jeden jesteś. Jak słabo. Jak słabo. Tam jest jakiś kufer. Tu mam już z kolei jakiś szkielet. Ale jak ja mam tam niby wejść? Tam jest jakiś kufer. Tylko jak ja mam do niego dojść? Pewnie tędy. Może jakiegoś Agula po drodze spotkam. Ha, ha, ha. Już mam pomysł. Beczka, wali mnie ta beczka. Idę dalej. I tutaj zaraz w lewo. Kogo... Jezus Maria, przez... On już nie żyje, może go podeptać, Geralt. Krypta. A kuku, a nie, znowu srebrny, znaczy nie srebrny wziąłem, tylko ten. No nie, znowu mi wyjął jednak stalowy. Widać, jak im strasznie powoli życie schodzi, jak się wyjmie stalowy. Nic nie widać. Chowaj tego miecza. Weź, wyjmuj to i idziemy dalej. No. Dobra, mamy gula. Sarkofag. I żadnego Agula w zasięgu wzroku. I to mnie naprawdę martwi, smuci. Czuję straszny smutek. Dobra, pozbieramy to, co możemy i spadamy. Zaraz, czy ty wziąłeś tą siekierę? Wywal ją, bo ludzie będą cię hejtować. Naprawdę, chopie. Nie warto. Dobra, weźmy to. Nie wiem, gdzie idę, ale przynajmniej jak mam jakiś taki znaczek, że mogę tam dojść, to spoko. Znowu dwie stare skrzynie, siekierę z kolei wyrzuciłem. Tutaj mamy też jakiś kosz z malinami. O! Nieznany eliksir. Mogę kliknąć dwa razy, żeby go użyć. E, panocku! Weź no poświeć. A tu jest kosz. Że tak wysoko, kurde, napis ten dali. Gdzie są te agule? Sztylet zabójców. A, sztylet zabójców, to mi to jest. Sztylet zabójców. O, i mamy ten kufer chyba, który widzi. No weźże przyprowadź swojego kumpla Agula, a nie sam, tylko będziesz tutaj gulem dziwnym. Muszę was zmartwić. Nie mamy tutaj żadnego ogniska, żeby przespać się do nocy. Żeby na przykład następnego Agula tutaj gdzieś spotkać. Więc jest dupa. Przejrzeliśmy wszystkie te całe, tą całą kryptę. Nic nam więcej chyba tutaj nie wyskoczy. Ej, fajny klimat jest, jak on trzyma tą pochodnię tak tutaj z przodu. To co? To musi ją zawsze wywalać, jak się podnosi jakiś przedmiot z beczki czy czegoś. No i dupa. Mamy tylko jednego Agula. A potrzebujemy krew chyba. Krew czy szpik trzech Aguli? W każdym bądź razie potrzebujemy zabić jeszcze dwa takie brzydale. No to nie będzie takie łatwe, bo ich tutaj nie ma. Chyba, że się tutaj poprzechadzam, może coś wyskoczy. Halo?
Halo? Chodzę po waszych grobach. O! Agul! Siemanko! No ciebie to ja szukałem, bo kopę lat. Jeszcze jednego muszę znaleźć. Jeszcze tylko one. One pound fish. Dawaj no tam, co z siebie masz? Szpik Agula, proszę, pięknie. Zobaczmy jeszcze jak tam z tym, z ten... Szpik trzech Aguli, no to jeszcze potrzebuję jednego. Halo? Widzicie jak dobrze ich nasłuchiwać? Może nie wiem, wezmę pochodnie, bo oni się na pochodnie nabierają. Chodźcie, mam pochodnie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Agulki. Come on. Come on. Dobra, wiecie co? Ja nie będę może waszego marnował czasu. Ja sobie tutaj poprzechadzam się i znajdę tego trzeciego Agula. No a my sobie kończymy tutaj odcinek w przyszłym odcinku. Tak zaspoileruję. Oddamy szpik Aguli, jak uda mi się kolejnego jeszcze jednego znaleźć. Oddamy klucz grabarzowi. Później pójdziemy do Shine. Będzie ciekawie. No i jeszcze co tam ciekawego? A no właśnie, no i do Raymonda trzeba będzie do niego jakoś specjalnie podejść, tak trochę z podstępem, żeby go sprowadzić na bagna. Myślę, że to nie będzie zbyt trudne. Połknie haczyk. Bo jak może wiedzieć, że my cokolwiek odkryliśmy? Znaczy, że my odkryliśmy jego tożsamość. Dobra, w takim razie dzięki za wasz czas. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to wiecie co robić. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Do następnego odcinka. Cześć.